Cześć! Wpadłem na pomysł, żeby przygotować parę pomocy dydaktycznych do szkoleń motorowodnych. Stąd te 4 ciężarki, one będą utrzymywały bojki. No i w związku z tym chciałem Wam pokazać węzeł kotwiczny, czyli jak solidnie i bezpiecznie zamocować linę do takiego ciężarka. Tak? Bo możemy wiązać na różne sposoby, ale akurat węzeł kotwiczny ma mieć tę cechę, że ma mocno trzymać, nie muszę go rozwiązywać, bo go wiążę raczej na stałe, czyli nie przejmuję się tym, że mi się mocno zaciśnie. No i po prostu mam nie zgubić bojki, bo to nie są tanie rzeczy. Przyznam się, że węzła kotwicznego w praktyce to nie wiązałem ładnych kilka lat. Na większych jachtach kotwice są mocowane za pomocą krętlika, szekli i łańcucha. Rzadko się na większych jachtach stosuje linę, ale na mniejszych możecie spotkać, może Wam się ten węzeł do czegoś przydać. Jeśli macie pomysły na inne, nawet pozażeglarskie zastosowania węzła kotwicznego, no to piszcie w komentarzach. No i zachęcam do zasubskrybowania, trudne słowo, i dajcie lajka. Przystępujemy do wiązania węzła. Przystępujemy do wiązania węzła kotwicznego. Będziemy wiązać na tej lince do tego prosiaka. Zaczynamy od wiązania zwykłego supła, ale najpierw sobie przymierzam, w którym miejscu mniej więcej na końcu liny zrobić ten supełek. Będę chciał, żeby gdzieś ten mój węzeł kotwiczny był tej długości, w zupełności wystarczy, więc w tym miejscu zaczynam sobie wiązać najzwyklejszy supeł. O, po prostu. Teraz, może przesunę sobie, 9 kg, lekkie nie jest. Będę sobie, że tak powiem, pętlił dookoła ucha na kotwicy. Jeszcze mam za krótki ten węzełek. Przesuniemy sobie supełek, żeby mieć więcej miejsca. Jeśli robię za szybko, to YouTube akurat jest o tyle sympatyczny, że pozwala spowolnić film. Dobra, i teraz co robię? Teraz sobie tą wolną końcówką wracam przy pierwszej końcówce dokładnie. Zobaczcie, jeżeli ona wchodzi tutaj, ta linka tędy, to wkładam ją tu. Wychodzi sobie na zewnątrz, no to owijam. Po prostu sobie idę linka przy lince. Tu idzie pod spodem, to daję pod spodem. Tu wchodzi do dziurki. Zaciągam. O, i węzeł kotwiczny gotowy. Pamiętajcie, żeby zostawić sobie kawałeczek luzu na lince, żeby ta końcówka nie kończyła się gdzieś zaraz przy węźle, żeby nam się węzeł nie zsunął. To pętanie tutaj takiego ucha na oczku ma na celu to, żeby lina nam się za bardzo nie przecierała. Innym sposobem zawiązania węzła kotwicznego, zwłaszcza na mniejszych obiektach, tutaj mamy prosiaka o wadze 5 kg, więc jest praktycznie połowę mniejszy od poprzedniego, jest mały. Możemy sobie ułatwić życie, bo węzeł kotwiczny to jest nic innego, jak zobaczcie, lina złożona na pół, zawiązany na niej supeł, na tej podwójnej linie. No i teraz tylko trzeba jakoś założyć to na to ucho. Więc prosta metoda, przy małych obiektach sprawdzalna, przy dużych, ciężkich nie polecam, śmierdzi pracą. Przekładamy sobie przez ucho, przez cały nasz prosiak i proszę Państwa, węzeł kotwiczny gotowy. Można go też w ten sposób zawiązać, nie ma najmniejszego problemu. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeśli tak, to dajcie suba, dajcie lajka i zapraszam do oglądania innych filmów z naszego kanału. Do zobaczenia na wodzie. Cześć!